Dzień dobry, nazywam się Hanka Dziubińska-Kopka i witam Państwa serdecznie na ostatniej już niestety odsłonie cyklu High Prime Time Webinars. Na koniec zostawiliśmy temat, który zawsze wzbudza bardzo gorące emocje, szczególnie w tak skomplikowanych i obecnych czasach. Cykl warto zakończyć z przytupem, dlatego ostatni odcinek dotyczy kwestii zasadniczych, finansowych. Jak o nie zadbać? O tym opowiedzą Karolina Bergs, SAP Financial Consultant i Paweł Polański, Solution Architect. W razie jakichkolwiek problemów technicznych bardzo prosimy o odświeżenie strony. Nie będzie problemu z ponownym dołączeniem do spotkania. I tak jak podczas każdego z naszych webinarów, jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania, bardzo prosimy o napisanie ich na czacie, a nasi prelegenci postarają się na nie pod koniec spotkania odpowiedzieć. Ponoć czas to pieniądz, dlatego ja już nie przedłużam, tylko oddaję głos naszym prowadzącym, którzy na ten temat wiedzą znacznie więcej niż ja. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszymy, że jest z nami tak liczne grono osób. To znaczy, że mają Państwo na uwadze jak najlepszą kondycję finansów swoich firm. Firma Hycron podczas przygotowywania Hycron Time Strategy również o finansach nie zapomniała. Przygotowaliśmy ofertę Automation Processes for Finance, w skrócie ProFinance, w której skupiliśmy się na newralgicznych obszarach, które podczas pandemii potrzebują wsparcia w postaci automatyzacji i optymalizacji, tak, żeby przyspieszyć efekty działań i usprawnić workflow. Sama idea Hycron Time Strategy opiera się na elastycznych rozwiązaniach. To znaczy na takich, które na przykład zakładają możliwość pracy zdalnej, tak cenionym, a niekiedy obligatoryjny wśród różnych branż. Zakłada również niski próg wejścia rozwiązania na środowisko produkcyjne. Ważnym elementem oferty ProFinance w ramach Hycron Time Strategy jest założenie dotyczące krótkiego czasu wdrożenia, co pozwala nam otrzymać rozwiązanie tu i teraz, na tą konkretną sytuację, w której się znaleźliśmy. Te pozornie drobne projekty dają wymierne korzyści, zauważalne natychmiast i chociażby z tego powodu są szczególnie wartościowe dla przedsiębiorców dziś. Kolejny element strategii ProFinance to optymalizacja i wykorzystanie w 100% rozwiązań, które niekiedy już są w rękach organizacji, czasem nieznane, niepraktykowane, a bardzo łatwo dostępne, bo zawarte w standardowej wersji systemu. Prawie zawsze znajdziemy obszary, które można ulepszyć, tak by wiązało się to z większymi oszczędnościami, bez pogorszenia jakości obsługi. Często zdarza się, że nie wykorzystujemy pełnego potencjału tych wszystkich funkcjonalności, które daje nam już wykorzystywane rozwiązanie. Najczęściej, ponieważ ich nie znamy, bądź nie są uruchomione. Warto też pamiętać o automatyzacji procesów w obszarze księgowości. Opierając się na powyższych założeniach, zespół ekspercki konsultantów obszaru finansów i architektów systemu wyodrębnił rozwiązania finansowe na obecne trudne czasy i nadchodzącą lepszą, choć nieznaną przyszłość. Wśród tych procesów wyróżniamy poniższe. Tak, i w ramach wszystkich rozwiązań, które mamy dostępne w ramach rozwiązania SAP, tak jak Karolina prowadziła Państwa, wybraliśmy poniższe zagadnienia. Zacznijmy od ulgi VAT związanej ze złymi długami, z niespłaconymi należnościami, zobowiązaniami. Ten temat szerzej omówimy już niebawem. Pokażemy możliwości zarówno dostępne w standardzie systemu, jak i te, które można dopracować, aby ten proces przebiegał bardziej automatycznie. Kolejnymi rozwiązaniami to są dedykowane rozwiązania napisane przez ekspertów Hycron,
Pierwszym z nich to jest automatyzacja raportów, które są generowane w systemie SAP ERP, SAP ECC. Te nasze standardowe raporty, które każdy użytkownik systemu zna. Rozwiązanie polega na automatyzacji generowania tych raportów, szczególnie istotne i przydatne, jeżeli mamy dużą ilość raportów generowanych cyklicznie, możemy zautomatyzować takie generowanie według określonych odbiorców, według określonego kalendarza, cykliczności, tak aby odbiorca otrzymywał dany raport już przygotowany na swoją skrzynkę mailową. Również istotnym elementem tego rozwiązania jest możliwość konwersji raportu dostępnego w formacie, w którym SAP przygotował dany raport, na bardziej przyjazny i czytelny dla użytkownika. Często spotykamy się z raportami, które są dostępne w postaci ładnej, przyjemnej listy, natomiast z brakiem możliwości wyeksportowania tego do Excela w przyjazny sposób, żeby można było od razu analizować te dane bez konieczności dodatkowej obróbki. To rozwiązanie nie tylko automatyzuje wysyłkę i przygotowanie raportów, ale właśnie również konwersję do przyjemnego dla księgowych formatu, jakim jest Excel. Kolejne rozwiązanie dedykowane w ramach produktów Hicron to jest rozwiązanie polegające na monitorowaniu maili wysłanych systemu SAP ERP. Samo rozwiązanie do wysyłki maili jest dostępne w standardzie systemu i dostępne z każdego procesu biznesowego, bądź co za pomocą standardowej konfiguracji, bądź za pomocą dodatkowych rozszerzeń. Niemniej jednak to rozwiązanie ma takie swoje trzy grupy, trzy kluczowe cechy. Pierwszą z nich jest możliwość sprawdzenia i monitorowania wysłanych maili systemu SAP, co często jest potrzebne, a standardowe rozwiązania czy narzędzia nie zawsze dają użytkownikom biznesowym takie możliwości. To rozwiązanie daje dodatkową opcję z obiektu biznesowego, jakim jest faktura czy dokument księgowy, sprawdzenia w jakiej komunikacji mailowej dany obiekt, dana faktura została uwzględniona, do kogo została wysłana i kiedy. Jednocześnie drugim aspektem jest możliwość swobodnej determinacji wysyłki maili, czy to determinacji odbiorców, nie tylko w prosty sposób, który przewidziany jest w ramach danego procesu, ale bardziej skomplikowany czy złożony proces, jeżeli wymaga tego dany proces biznesowy. Jak również dostępny jest framework do budowy samych wiadomości mailowych. To jest cały pakiet rozwiązań dla monitorowania maili, może być wykorzystywany w każdym procesie w SAP-ie, niekoniecznie w finansach. Natomiast z punktu widzenia finansów, takim kluczowym wydaje się procesem do wykorzystania tego jest chociażby monitorowanie, wysyłka faktur, potwierdzanie SALT czy wysyłka awiz płatności. Kolejnym rozwiązaniem dosyć szerokim jest automatyzacja wszelakich księgowań w systemie SAP. I tutaj jest obszar, który ma pod sobą wiele rozwiązań, zarówno automatyzacje, jak i procesy uporządkowujące księgowania, czy też te, które nigdy nie zostały jeszcze rozliczone, otwarte pozycje, a z każdym miesiącem się nawarstwiają. Proponujemy Państwu tutaj usługę automatyzacji tych księgowań, automatyzacji rozliczeń automatycznych, automatyzacji operacji bankowych, szczególnie rozliczenia wyciągów bankowych. Wiemy z doświadczenia, że wielu naszych klientów, mimo posiadania dobrej klasy systemu, nie wykorzystuje w pełni możliwości automatyzacji procesu rozliczania wyciągów bankowych, czy też innych księgowych transakcji, które mogą być dodatkowo sprawdzone czy uzupełnione w sposób automatyczny. Więc ten pakiet rozwiązań polegający na automatyzacji księgowań może również uwzględniać tworzenie dodatkowych substytucji czy walidacji w procesach księgowych. Jednym z elementów automatyzacji tych księgowań jest również możliwość importu danych zewnętrznych i księgowania dokumentów, czy też dokumentów PK, czy faktur z pliku Excel, i o tym rozwiązaniu
Za chwilę bliżej opowie Karolina. Kolejnym aspektem rozwiązania, które wpisuje się zarówno w High on Time Strategy, jak i w czasy, w których znaleźliśmy się, to jest budżetowanie i kontrola wydatków, kontrola budżetu, który został przydzielony. O tym za chwileczkę szerzej też opowiemy. I ostatnim elementem to jest kokpit zamknięcia. Rozwiązanie wbudowane, standardowe, rozwiązanie systemu SAP ERP i SAP S4HANA, polegające na planowaniu i kontroli procesu zamknięcia, o którym też za chwilę bliżej opowiem. A teraz przejdziemy do omówienia wybranych 4 rozwiązań, trochę. Jako pierwsze rozwiązanie chcielibyśmy przedstawić Państwu to dotyczące ulgi na złe długi. Wiele firm boryka się z problemem nieściągalności wierzytelności, szczególnie teraz, w dobie spowolnienia gospodarczego i pandemii, przez co przedsiębiorcy tracą płynność finansową i niejednokrotnie zmuszeni są do zawieszenia, a nawet likwidacji działalności. W celu poprawy sytuacji finansowej takich firm przepisy dopuszczają preferencje w postaci ulgi na złe długi, dzięki czemu sprzedawca ma prawo do odzyskania podatku VAT od niezapłaconych faktur przychodowych. Rozwiązanie to można w łatwy sposób odzwierciedlić w systemie SAP, gdyż jest ono dostępne w standardzie, zaczynając od raportowania pozycji przeterminowanych, jak i księgowania stosownych korekt. Korzyści z wprowadzenia tego procesu to przede wszystkim poprawa płynności firmy, poprawa cash flow przez możliwość odzyskania zapłaconego podatku VAT. W naszej ofercie dotyczącej procesu, który w skrócie nazywamy ulgą na złe długi, Hikron oferuje 2 podejścia. Pierwsze z nich to konsultacje dotyczące sposobu odwzorowania przepisów na ten temat w SAP-ie oraz manualnych czynności dotyczących samego procesu księgowania i wykazywania w raportach VAT i JPK. W tym podejściu proponujemy korzystanie ze standardowych raportów oraz transakcji księgowych, więc w większości wypadków nie ma potrzeby wykonywania czasochłonnych rozszerzeń. Jeżeli chciałabym w skrócie opisać taki proces, to zaczęlibyśmy od samej analizy przeterminowanych faktur odbiorców. W zależności od wymogów, powyżej 90, 150 lub 180 dni. Po terminie płatności. Można tego dokonać standardowymi raportami pozycji pojedynczych lub wykorzystać raport dedykowany dla tego rozwiązania. Raport nazywa się Faktury Przeterminowane Polska. Po takiej analizie kolejnym krokiem byłaby sama korekta VAT z tytułu ulgi na złe długi. Pozycje korygujące VAT-u mają również swoje odbicie w odpowiedniej ewidencji, zarówno w rejestrze VAT, jak i w strukturach JPK. I ostatnim etapem to jest rozliczenie podatku VAT należnego na koniec okresu rozliczeniowego. Sami Państwo widzicie, jak w mało skomplikowany sposób można wykorzystać proces, który może przynieść firmie tak wiele korzyści. Podczas naszych konsultacji podchodzimy indywidualnie do potrzeb każdej organizacji. Staramy się wprowadzać jak najwięcej udogodnień, na przykład poprzez prowadzenie analityki na nowo powstałym koncie. Ale proponujemy pójść o krok dalej. Proponujemy automatyzację tego procesu, przez co mamy możliwość wprowadzenia jeszcze większej przejrzystości całego procesu. Wykluczamy błędy,
podczas księgowań oraz usprawniamy i przyspieszamy pracę w księgowości. Tak, taka automatyzacja może polegać na analizie tych wszystkich pozycji przeterminowanych, a przede wszystkim na stworzeniu gotowego dokumentu korekty, dokumentu księgowego, który z jednej strony skoryguje nam VAT, a z drugiej da określoną informację do sprawozdawczości, zarówno do rejestru VAT, jak i do późniejszego raportowania JPK. Tym samym ta informacja automatycznie będzie uwzględniała wymagane informacje, które są potrzebne do raportowania. Co więcej, automatyzacja może polegać również na tym, aby ten sam raport sprawdzał w późniejszym okresie, czy dana faktura została już zapłacona przez kontrahenta i musimy wycofać wcześniej stworzoną korektę. Tak samo ten proces może być zautomatyzowany, powiązany z dokumentem wcześniejszej korekty i odpowiednia korekta stworzona automatycznie. Chciałabym teraz Państwu opowiedzieć o wykorzystaniu tego procesu na przykładzie jednego z naszych klientów. Zgłosił się do nas klient, który chciał wykorzystać standard SAP-a, aby obsłużyć proces dotyczący ulgi na złe długi. Przeszliśmy z tym klientem przez procesy obsługi tego rozwiązania i poprzez wszystkie kroki manualne, zaczynając od analizy raportów, poprzez księgowanie korekt, aż do generowania deklaracji VAT i JPK. Po tej analizie okazało się, że dla klienta jest ze względu na skalę potrzeb i skalę tej organizacji podejście manualne okazało się zbyt pracochłonne i zbyt wymagające. Dlatego ze względu na potrzeby naszego klienta przygotowaliśmy ofertę na wdrożenie właśnie automatyzacji tego rozwiązania, co na początku oczywiście wiąże się ze zwiększonym zaangażowaniem, natomiast korzyści wypływające już z samego funkcjonowania tego rozwiązania mogą znacznie przewyższać poniesione nakłady. I kolejnym rozwiązaniem, które w szczegółach chcielibyśmy Państwu przedstawić, to jest proces budżetowania i kontroli budżetu w systemie SAP. Budżetowanie, czyli określenie limitu wydatków, jakie firma może ponieść z tytułu zakupów, jest często stosowane, więc powiedziałbym, nie ma już firmy, która nie kontroluje budżetu, szczególnie w tych czasach, kiedy liczymy każdą złotówkę wydaną w firmie. Jak system może przynieść korzyści, jeżeli chodzi o automatyczną kontrolę tego budżetu? Możemy w systemie SAP możemy wyróżnić dwa podejścia do kontroli tego budżetu. Jedna to jest tak zwana kontrola statyczna czy pasywna, a druga aktywna lub dynamiczna, w zależności od nazewnictwa. Niezależnie od tego, o którym wariancie mówimy, w systemie SAP dostępne jest narzędzie do budżetowania zarówno kosztów na poziomie miejsc powstawania kosztów, zleceń inwestycyjnych, zleceń wewnętrznych, pozostałych wszelkiego rodzaju, czy bardziej rozłożonych programów w postaci projektów i elementów PSP. Budżet, który jest prowadzony do systemu SAP, może być wykorzystywany w tej kontroli statycznej jako element do raportowania, wykonania i odchylenia od tego budżetu. Natomiast odbywa się to już po fakcie wystawienia zamówienia, po fakcie zaksięgowania danego wydatku, faktury czy innego rodzaju kosztów. Za pomocą raportu możemy zrobić zestawienie i porównać wykonanie do budżetu. Oczywiście takie rozwiązanie doniesie ze sobą to, że ta kontrola niestety już jest spóźniona i czasami możemy już tylko zwiększyć budżet i zastanowić się, w jaki sposób te środki pozyskać, bo wydatek został już poniesiony. Dlatego istotne jest, aby kontrola budżetowa
była włączona w systemie w proces, który się wykonuje. Dlatego z pomocą tutaj przychodzi rozwiązanie w systemie SAP, tak zwana aktywna kontrola budżetowa, która dostępna jest dla dwóch obiektów kontrolingowych. Jest to zlecenie kontrolingowe, zlecenie wewnętrzne, inwestycyjne i element PSP w ramach modułu projektowego. Jak działa taka kontrola aktywna? Oczywiście musi być najpierw wprowadzony budżet na danym obiekcie, utworzony profil budżetowy, natomiast samą kontrolę aktywujemy w systemie w sposób dosyć elastyczny, określamy w jakim momencie ona ma zadziałać, określamy tutaj grupę operacji, w których kontrola ma być aktywowana. Grupa operacji, rozumiemy to, czy to jest zgłoszenie zapotrzebowania, czy zamówienie, czy też inne operacje już wprost księgowe, gdzie wykonujemy księgowanie rzeczywistych kosztów i wydatków. Co więcej, możemy określić limity tej kontroli, czyli w jaki sposób system ma się zachować w przypadku porównania danego wydatku, który jest księgowany w systemie, versus budżet, który został przypisany do danego obiektu kontrolingowego. Standardowo system ma trzy opcje, które mogą być ustawione. To jest wyświetlenie określonego komunikatu przy osiągnięciu procentu wykorzystania danego budżetu. Drugim sposobem jest komunikat ostrzegawczy informujący użytkownika, który wprowadza daną operację, natomiast jednocześnie system automatycznie wysyła wiadomość mailową do osoby, która odpowiada za budżet danego obiektu. Trzecim, najbardziej myślę istotnym w przypadku kontroli budżetowej, to jest komunikat błędu, komunikat, który uniemożliwi nam przeprocesowanie takiego zdarzenia w systemie. Co więcej, możemy te budżety, limity i działania systemu rozbić w zależności od wykonywanej operacji, czyli inne zachowanie systemu może być na poziomie wprowadzania zamówienia, a inne w przypadku księgowania faktur. Co ważne, taka kontrola jest dostępna w ramach standardowego rozwiązania i działa, myślę, u wielu klientów, natomiast dosyć powszechnym stosowanym tym rozwiązaniem jest w przypadku zakupów inwestycyjnych, środków trwałych, dosyć często stosowane rozwiązanie. Warto o tym pamiętać, że nie wymaga to zbyt skomplikowanej operacji, jeżeli chodzi o wprowadzenie tego budżetu. Może być wprowadzone nawet w trakcie roku. Budżety mogą być definiowane zarówno w skali roku, jak i w skali wielu lat. Tak samo kontrola może być dokonywana versus cały budżet versus budżet przypisany na dany rok. Można budżet też zwiększać i przesuwać. Elastyczne rozwiązanie, które polecamy. A przykład naszego klienta pokazuje, że wykorzystanie rozwiązania, jeżeli chodzi o budżetowanie, naprawdę się opłaca. Jeden z naszych klientów miał wdrożone zakupy inwestycyjne w oparciu o zlecenie inwestycyjne, natomiast brakowało tego elementu kontroli budżetowej, tej aktywnej kontroli budżetowej, która w całym procesie dawała wymierne korzyści. Ważne jest jeszcze podkreślenie, co często też spotykamy u naszych klientów, jeżeli chodzi o wymaganie, to możliwość kontroli budżetu, aktywnej kontroli budżetu na poziomie miejsc powstawania kosztów. I w standardzie systemu SAP ERP ECC 6.0 wprost takiej funkcjonalności system nie oferuje. Można przygotować rozwiązanie pośrednie, które wykorzystuje jeden z standardowych obiektów, jak na przykład zlecenie inwestycyjne, które w takim rozwiązaniu jest zleceniem czysto statystycznym, właśnie wykorzystywanym do aktywnej kontroli budżetowej. Czyli w tym momencie księgowania dokonywane są na dwa obiekty, na obiekt MPK oraz obiekt statystyczny w postaci tego budżetu przypisanego do zlecenia statystycznego. To rozwiązanie działa w najnowszej wersji już w standardzie, dlatego tych z Państwa, którzy wykorzystują już najnowszą wersję systemu S4HANA 19.09 lub w niedalekiej przyszłości planują wdrożenie lub migrację do tej wersji systemu, zachęcamy do uruchomienia tej funkcjonalności,
gdyż jest już ona dostępna w pełnym wymiarze funkcjonalności, tak jak dla zleceń inwestycyjnych czy elementów PSP. Budżetowanie, kontrola tego budżetu, aktywna kontrola w procesie wykonywanych operacji w systemie S/4HANA jest już dostępna. I zarówno tak jak dla pozostałych obiektów zleceń inwestycyjnych, kontrola na poziomie MPK może być definiowana na poziomie określonych grup kont, pojedynczych kont lub określonej hierarchii kont. Tak samo w tym rozwiązaniu S/4HANA jest to przejrzyste, czytelne i aktywne do tego, żeby to przygotować i wykorzystać. Jeżeli chodzi o proces raportowania, w systemie dostępne są gotowe raporty, które umożliwiają porównanie i zestawienie danego budżetu, jego wykonania oraz wykonania, które nie zostało jeszcze potwierdzone wydatkami, czyli tak zwanego obliga, które wynika na przykład z zamówień czy zgłoszeń zapotrzebowania, które w standardzie może już konsumować nas wykorzystany budżet. Dzięki temu możemy skonfigurować ten system w ten sposób, że widzimy, jaki procent budżetu wynika z zamówień złożonych, jednocześnie konsumujących budżet, a jaki budżet wynika już z rzeczywistych kosztów, które zostały zaksięgowane. Zachęcamy Państwa do wdrożenia prostej, natomiast bardzo przydatnej funkcjonalności w systemie SAP. Kolejny produkt, bo myślę, że już tak mogę nazwać to narzędzie, które za chwilę zaprezentuję, to księgowanie z dużych plików w formacie Excel lub CSV. Tutaj najlepszą charakterystyką tego narzędzia jest moc jednego kliknięcia. Wiem, że wśród nas dziś są pracownicy księgowości wielu firm. Proszę sobie przypomnieć, ile razy stawali Państwo przed żmudnym księgowaniem wielopozycyjnych dokumentów, gdzie liczby zaczynały się dwoić i troić. Łatwo było o pomyłkę, a samo księgowanie zajmowało niekiedy kilkadziesiąt minut. Nasze rozwiązanie pojawiło się już jakiś czas temu, kiedy jeden z naszych klientów zwrócił się o pomoc w księgowaniu, ulepszeniu księgowania, w przyspieszeniu księgowania dokumentu składającego się z 900 linii. Był to plik wyekstraktowany z systemu kadrowego, dotyczył listy płac. Chciałabym teraz Państwu pokazać może na systemie, jak szybko i wygodnie można zaksięgować taki dokument. Tu widzimy właśnie przygotowany plik w postaci Excel. Format pliku może być oczywiście dostosowany pod potrzeby klienta. Ten plik akurat ma 155 linii. I żeby go zaksięgować, logujemy się do systemu i wybieramy dedykowaną do tego programu transakcję. Pojawia nam się ekran selekcji, na którym również możemy dowolnie ustalać potrzebne pola, które powinny być obowiązkowe, które mogą być już predefiniowane. Wybieramy plik, który jest zapisany na pulpicie w jednym z folderów i importujemy. Plik został zaciągnięty do SAP, jeszcze nie zaksięgowany. Przed zaksięgowaniem możemy sprawdzić jego poprawność. Możemy wykonać funkcję symulacji, która zapewne jest wykorzystywana przez Państwa podczas podstawowych księgowań. Możemy również sprawdzić liczbę błędów. Jeżeli byłyby jakieś błędy, tutaj dostalibyśmy informację. Widzimy, że plik, saldo pliku się bilansuje i poprzez ikonkę Create księgujemy dokument. Dokument został poprawnie zaksięgowany i zajęło nam to mniej niż minutę.
Mam nadzieję, że spodobała się Państwu ta krótka prezentacja. Pragnę również dodać, że u kolejnego naszego klienta, który była to większa międzynarodowa grupa kapitałowa, poszliśmy o krok dalej i zostało umożliwione księgowanie wielopozycyjnego dokumentu na dostawcy, podzielone na pozycje kosztowe wraz z wyliczanym podatkiem VAT. System sam wyliczał podatek, sam wprowadzał poprawne kwoty, wypełniał pola dotyczące dat, referencji, czyli wszystkie te informacje, które na dokumencie księgowym znaleźć się powinny. I w poprawny sposób, szybki sposób księgował dokument. Jeżeli wśród Państwa są szczęśliwi użytkownicy najnowszej wersji HANA, to warto, SAP for HANA, przepraszam, to warto również wspomnieć, że podobne narzędzie do importu wielopozycyjnych plików znajduje się w standardzie. I tutaj, żeby zachęcić Państwa do korzystania z niego, również dodam, że oferujemy wsparcie w rozpoznaniu tego narzędzia, w pomocy jego efektywnego wykorzystania. No bo jak sami Państwo widzicie, jest to bardzo przydatne w codziennej pracy w księgowości. I ostatnim rozwiązaniem, które chcielibyście Państwu dzisiaj przybliżyć, jest to rozwiązanie związane z procesem zamknięcia miesiąca, zwane kokpitem zamknięcia, czy też closing kokpitem. Jest to rozwiązanie wbudowane w podstawowe funkcjonalności systemu SAP, zarówno w wersji ECC 6.0, jak i S/4HANA. Rozwiązanie, które pomaga zaplanować, monitorować, kontrolować, śledzić proces zamknięcia miesiąca. Jednocześnie daje funkcjonalności do tego, aby została pełna historia, wiedza danego procesu zamknięcia, co zdecydowanie ogranicza i przyspiesza proces, czy wprowadzanie też często nowych osób do organizacji związanych z procesem zamknięcia. Samo rozwiązanie składa się z tak zwanego wzorca planowania czy planu działań, który definiuje w sobie zadania, które chcemy wykonać. Możemy te zadania grupować do tych określonych grup, czy też krajów, czy jednostek, czy obszarów w danej organizacji, na przykład procesy związane z zamknięciem sprzedaży, w magazynach, w finansach, w kontrolingu. Tutaj jest pełna dowolność zbudowania takiej hierarchii. Co więcej, dane zadanie ma określony swój typ, czyli określamy, czym zadanie będzie związane w procesie zamknięcia. Czy to będzie wykonanie raportu według określonego wariantu, czy to ma być zadanie wykonywane automatycznie, czy może wysłanie jakiegoś maila, bądź uruchomienie klienckiego programu, który z danymi parametrami musi być wykonany. Każde zadanie ma przypisanego swojego użytkownika, osobę odpowiedzialną za wykonanie danego zadania. Jest też możliwość ustalenia relacji zadań, czyli sposobu, w jakich poszczególne zadania mają być wykonane. Przykładowo zadanie A ma być uruchomione automatycznie w przypadku, gdy dwa zadania poprzedzające zostaną wykonane. Jest taka możliwość, wtedy system automatycznie to wykona lub powiadomi użytkownika o tym, że dane zadanie już jest wykonane. A propos powiadomień, kokpit zamknięcia w wersji rozszerzonej oferuje powiadomienia ze względu na to, na przykład, że dany wzorzec został już uruchomiony w danym miesiącu, to, że zadanie poprzednie zostało wykonane, bądź to, że dane zadanie zostało zakończone błędem i musimy podjąć dodatkową czynność. Jest również możliwość definiowania własnych, niezależnych powiadomień, które są już dostosowane pod potrzeby danej organizacji. Co więcej, do danego zadania możemy utworzyć grupę zadań, która jest wspólna dla wszystkich wzorców, więc nie musimy w każdym wzorcu zmieniać, jeżeli przychodzi taka konieczność zaktualizowania danego zadania, danej grupy zadań,
możemy wykorzystać grupę zadań i w ten sposób przyspieszyć, zautomatyzować zaktualizowanie całego wzorca. Ta funkcjonalność jest dostępna w rozszerzonej wersji procesu zamknięcia. Wykonując proces zamknięcia, bazując na takim wzorcu, przygotowujemy listę na dany okres, na dany miesiąc, zwalniamy ją i w ten sposób rozpoczynamy proces zamknięcia. Status jest śledzony na całej liście, jak i na poszczególnych zadaniach czy grupach zadań. Użytkownicy odpowiedzialni dostają informację o tym, że dane zadanie ma być wykonane. W każdym zadaniu jest przypisany czas rozpoczęcia, czas zakończenia i trwania. Dzięki temu jest możliwość śledzenia odchyleń pomiędzy planem wykonania danego zadania, jest możliwość prezentacji tego również na wykresach Ganta, ustalenia ścieżki krytycznej zadań. Co więcej, dla określonych zadań można ustalić konieczność zaakceptowania potwierdzenia przez kolejną osobę. Dopiero wtedy takie zadanie zostanie oznaczone jako zadanie wykonane i sprawdzone. Szczególnie istotne w przypadku rozbudowanych wewnętrznych procedur i kontroli i audytu. Dane zadanie może mieć swój status, jeżeli chodzi o jego wykonanie, czyli na początku przyjmuje status inicjalny i później użytkownik, wykonując dane zadanie, otwiera poprzez kokpit zamknięcia i albo wykonuje daną czynność automatycznie, jeżeli to jest faktycznie zdefiniowane zadanie w tle do wykonania, bądź wykonuje proces zgodnie z opisem tego zadania, na końcu zmieniając status i potwierdzając poprawność wykonania zadania. Funkcje rozszerzone, które są dostępne również w kokpicie zamknięcia, jest możliwość dodawania rozszerzonych notyfikacji w postaci bezpośredniej wysyłki danego zadania, powiadomienia innego użytkownika o jakimś problemie, wystąpieniu problemu, czy też zakończeniu danego zadania, jeżeli chcemy to wykonać w sposób ręczny. Możliwość wbudowania wzorców dokumentu w postaci Exceli czy Worda, w których w ramach danego kroku użytkownik musi daną informację zaktualizować. Aktualizacja takich wzorców dokumentów dokonywana jest bezpośrednio w narzędziu, bezpośrednio w systemie SAP, zapisywane i przetrzymywane w ramach tego zadania, więc widać też, kto i kiedy jaką informację zaktualizował. Co więcej, to rozwiązanie oferuje możliwość zdefiniowania hierarchii zadań, nie tylko tak jak wcześniej powiedziałem o grupy zadania, ale również o struktury organizacyjne, które są w danej organizacji, na przykład w oparciu o jednostki gospodarcze, zakłady czy cały obszar kontrolingowy. Jeżeli chodzi o doświadczenia naszych klientów, to chcielibyśmy tutaj Państwu przytoczyć przykład dużej organizacji o zasięgu międzynarodowym, o zasięgu światowym, która działała zarówno w Stanach Zjednoczonych, w Europie, jak i w Azji i potrzebowała narzędzia, które zautomatyzuje ten proces zamknięcia, da możliwość śledzenia postępu prac, kontroli, a jednocześnie możliwość audytowania tego procesu przez użytkowników wewnętrznych, jak i zewnętrznych audytorów. Rozwiązanie zostało sukcesem wdrożone w dość krótkim czasie, to było 8 miesięcy, i dało możliwość kontroli i śledzenia zarówno w postaci mniejszych menadżerów odpowiedzialnych za dany obszar, za dany kraj, jak również globalnie patrzenia na całą grupę, jak proces zamknięcia przebiega, możliwość wychwycenia problemów w tym procesie. Klient również rozbudował to rozwiązanie o dodatkowe wskaźniki informujące o tym, jak dane zadanie zostało posunięte względem zaplanowanego czasu, jego powodu przesunięcia i możliwości śledzenia i kontroli efektywności samych pracowników, jeżeli chodzi o wykonanie procesu. A proces zamknięcia w tej organizacji był dość krótki, był tylko 3 dni, więc każda minuta miała znaczenie. Co więcej, klient również wykorzystał to narzędzie do tego, żeby przygotować sobie listę zadań, ale nie związanych bezpośrednio z procesem zamknięcia miesiąca, ale z czynnościami rutynowymi, które
wykonywane są, można powiedzieć, codziennie w określonych odstępach czasu czy w określonym terminem. Przykładowo, jak raportowanie podatku VAT na określony kraj, można by utworzyć sobie taką listę, kraj, zdefiniować zadania, których te zadania mają być odnawiane, powiadamiane określone osoby, tak żeby można było znowu w sposób globalny zobaczyć, jak wygląda proces sprawozdawczości ustawodawczej w danym kraju czy w danej jednostce gospodarczej. Rozwiązanie jest dedykowane do wszystkich firm, nie tylko o zasięgu globalnym czy o rozproszonej strukturze. Wykorzystanie może być też w tych dzisiejszych, trudniejszych czasach, gdzie procesy zamknięcia musimy realizować w sposób rozproszony, nie możemy być skupieni w jednej organizacji, w jednym miejscu, gdzie jest łatwiej analizować powstające błędy czy przesyłać sobie informacje. Z jednego miejsca ten proces może być wykonywany i kontrolowany. Na koniec chcielibyśmy Państwu przekazać informacje o dostępnych wariantach, jeżeli chodzi o kopię zamknięcia. W systemie SAP w ramach podstawowej licencji, w ramach znanego standardowego rozwiązania dostępny jest podstawowy zakres funkcjonalności związanych z procesem zamknięcia. Zawiera on wszystkie podstawowe funkcjonalności do tego, żeby ten proces można było zaplanować, kontrolować i monitorować. Natomiast dla tych organizacji, dla tych z Państwa, których te funkcjonalności nie będą wystarczające, SAP oferuje dodatkowe, tak zwane rozwiązanie rozszerzające, add-on w postaci Closing Cockpit 2.0. Jest to rozwiązanie osobno licencjonowane, dodatkowo płatne, natomiast daje dodatkowe możliwości, między innymi, tak jak już wspominałem o grupie zadań, które są wspólne, możliwość edycji wzorca na podstawie pliku Excel, niekoniecznie musimy edytować te wzorce bezpośrednio w systemie, możliwość budowania notyfikacji szerszych informacji w samym zadaniu, czyli tak zwanych not, chociażby tych dokumentów, tych wzorców budowanych zadania oraz dodatkowych parametrów sprawozdawczych, które mogą być przypisane do zadania. One są sprawozdawcze, ale można też wykorzystać je w inny sposób, jak na przykład takie globalne ID zadań, które można śledzić status wykonania całego zadania, czy inne parametry, które mogą być bezpośrednio pod potrzeby danego klienta. Zachęcamy gorąco do wykorzystania tego rozwiązania, zarówno w tej wersji podstawowej, jak i w tej wersji rozszerzającej. Na pewno zobaczą Państwo wartości dodane, kontrolę, efektywność, przyspieszenie procesu zamknięcia, jak również możliwość audytowania wykonanych operacji systemu. Zbliżamy się do końca naszej prezentacji dotyczącej rozwiązań finansowych. Oczywiście to była tylko kropla w morzu. Chcieliśmy Państwu przybliżyć to, nad czym pracujemy i to, co jest dla nas teraz ważne. Wiemy, że w czasach kryzysu finanse firmy muszą być szczególnie dobrze zaopiekowane. I ponieważ to wiemy, dlatego rozwiązania stworzone z tą myślą mają automatyzować procesy, polepszyć jakość pracy w działach finansowych. I oczywiście, myślę, że to nam się udało tutaj troszkę pokazać, mają na celu kontrolę kosztów, czyli coś, czego w dobie kryzysu, w jakim się znaleźliśmy, firma potrzebuje najbardziej. A na naszym czacie pojawiły się już pytania do naszych prelegentów, także pozwolę sobie już zadać pierwsze z nich. Czy istnieje limit pozycji w automatycznym księgowaniu z pliku Excel? To może ja odpowiem na to pytanie. Właściwie mogę powiedzieć, że limitem pozycji zaimportowanych z pliku Excel jest w tym momencie ograniczenie samego pliku Excel. Natomiast znając funkcjonalność systemu SAP, w przypadku dokumentów, gdzie linia tych pozycji przekracza 999 pozycji, taki dokument podzieli, taki plik zostanie podzielony na
kilka, odpowiednio wiele dokumentów. Będą one połączone ze sobą referencją, będą miały kolejne numery dokumentów. Myślę, że tutaj też jest więcej możliwości do wykonania, natomiast zostanie on podzielony na kilka dokumentów księgowych. I kolejne pytanie, które dotyczy tematu złe długi. Czy istnieje rozwiązanie korekta CIT? Tak, to tutaj, jeżeli chodzi o rozwiązanie standardowe w systemie SAP, nie ma dedykowanego narzędzia do korekty CIT na złe długi. Można oczywiście wykorzystać raport przeterminowanych faktur i pozycji do tego, żeby ten proces w jakiś sposób obsługiwać. I podobnie jak z ulgą na VAT za długi, oprócz możliwości ręcznego, można pomyśleć o zautomatyzowaniu tego procesu dedykowanych rozwiązań. A jaki jest koszt wdrożenia automatycznego narzędzia do obsługi ulgi na złe długi? To kolejne pytanie od pana Jana. Jest kilka czynników, które wpływają na wycenę tego narzędzia. Oczywiście po analizie państwa systemu, po rozmowie dotyczącej państwa potrzeb, po ustaleniu, w jakim stopniu to rozwiązanie powinno być zautomatyzowane, a w jakim stopniu powinno opierać się na manualnych czynnościach i standardowych transakcjach, będziemy w stanie określić i rzetelnie wycenić taką usługę. Jest wiele czynników, które wpływają na tą wycenę. Na przykład, czy ulgę wykorzystywamy tylko na należnościach, czy w grę wchodzi dostosowanie narzędzia JPK, jakie jest to narzędzie, czy mają już utworzone Państwo kody podatku na tą korektę. Także wiele tutaj od razu nasuwa się pytań. No i zachęcamy do kontaktu. Dziękujemy bardzo. To już chyba wszystkie pytania. Jeżeli jeszcze jakieś pojawią się, może chwilę po naszym spotkaniu, bardzo prosimy o kontakt. Takie pytania można przesyłać na adres naszych webinarów webinars@hicron.com. Bardzo dziękuję zarówno uczestnikom, jak i prowadzącym za dzisiejsze spotkanie, jak i za wszystkie spotkania z cyklu Hicron Time Webinars. Nagrania ze wszystkich webinarów stopniowo pojawiają się już w internecie i już wkrótce cały ich komplet będzie dostępny na kanale YouTube naszej firmy Hicron, jak i za pośrednictwem strony hicron.com/webinars. Zapraszam do obejrzenia tych, których nie udało się obejrzeć na żywo, a także do powtórzenia tych najbardziej dla Państwa inspirujących. Dziękuję serdecznie za dzisiaj i za ostatnie 5 tygodni. Do zobaczenia.